świtało wszędzie. Dzień przed startem mistrzostw Kulm zasypał śnieg. W takich warunkach nie było mowy o lataniu, zwłaszcza że wcześniej groźnie upadł przedskoczek. Pracowały za to ekipy telewizyjne. Ustawiano studia i scenę, na której najlepsi odbiorą medale. Podobno jak ktoś jest w dobrej formie, to skacze dobrze bez względu na obiekt i warunki. A więc Peter Prewc, Severin Freund, któryś z Norwegów i Austriaków. Prewc i Freund to zdecydowani faworyci. Pierwszy wygrał 7 z ostatnich 8 pucharowych konkursów. Drugi po piętach i broni mistrzowskiego tytułu. Czeka mnie ciąg dalszy walki z Peterem. Zapewniam, że zrobimy wszystko, by nie było nudno. Zrobię co w mojej mocy, by wciąż latać bardzo daleko. Przeskoczyć tę dwójkę to cel reszty świata. W tym sezonie udało się jedynie Norwegom, ale to historia sprzed 10 konkursów. Mamy wielu świetnych skoczków, dlatego bardzo liczę na udany występ w konkursie drużynowym. W indywidualnym będzie wyrównana rywalizacja, ale też liczę na medal. O medalach marzą też gospodarze w historii mistrzostw na tej skoczni. Austriak zawsze stawał na podium. Spróbuję tę serię kontynuować. Pokazałem na koniec sezonu w Planicy, że potrafię latać daleko. Liczę na walkę o podium. My czekamy na medal w lotach od 1979 roku. Wówczas w Planicy brąz wywalczył Piotr Fijas. Z Kulm, Michał Regulski.